Ajuwanska, kosmonauty, witam Was bardzo serdecznie na nowym filmie z dziwnych sytuacji na rynku Steam. Ogólnie, w, jakoś tak niedawno, bo w sumie 8 lipca, chociaż no nie wiem czy 8, 7, może 8, no w sumie to 8, no 8, no yy, mieliśmy dziwne wyskoki ceny naklejki Majera foliowanej z Londynu 2018. To, co jest ciekawe dla tej naklejki, to to, że właściwie Londyn 2018 i ewenty pokroju Boston i tak dalej bardzo często kończą się właśnie takimi wyskokami. Jak możecie sobie zaobserwować, jeżeli chodzi o wykres, to ta naklejka za bardzo warta nigdy nie była, aż do lutego, co jest właściwie jakąś chorą przebitką, jeżeli ktoś te naklejki by skupował po wcześniejszych cenach. I nagle taka naklejka wystrzeliła w cenę jak powalona. Jest to to dosyć interesujące zjawisko. Szczerze, patrząc tylko i wyłącznie na ten odcinek, można tak jakby dojść do takiego wniosku, że ej, ktoś tu czymś manipuluje. W sensie ewidentnie coś tu jest nie ten teges i jest tu yy, jakaś taka, jakiś taki mechanizm, który często działa na rynku, że jakiś przedmiot wystrzeliwuje do góry, później spada. Jednak, kiedy popatrzy się na powszechność trade'ów, czyli na to, jak często one są robione, na jakich kwotach one są robione i właściwie na to, że tu nie ma jednorazowego wykupienia całego arsenału i nagły spadek ceny, tak jak to jest przy sztucznych zawyżeniach, tylko te produkty są cały czas wykupowane, no, ja przynajmniej nie dochodzę do takiego wniosku, że jest to jednoznacznie sztuczne zawyżanie cen. W sensie na pewno jest tutaj jakieś zawyżanie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to zorganizowane działanie jakiejś grupy mające na celu wyciągnięcie od innych ludzi pieniędzy. Tego nie widzę. Dlatego tutaj proszę was o komentarze. Za to, co innego widzę i to już na 100%, to to, że Najprawdopodobniej ktoś mógł się nieźle obkupić w poprzednich, jakby okresach rozwoju tej naklejki. Bo ktoś mógłby nawet powiedzieć, że ta cena, która już tutaj jest, jest bardzo mocno wygórowana i po prostu, że ło, ktoś tutaj sobie niezłe zawyżanie robi. Nagle się okazuje, że cena dochodzi do jakichś chorych liczb pokroju tysięcy, nie? Gdzie tutaj to jest przebitka tysiąc, więc jak ktoś sobie 5 zł zainwestował kiedyś, no to teraz będzie miał z tysięcy z tego. I aczkolwiek jest jedna rzecz, która jest w tym wszystkim pewna. To, że te same naklejki są na dimarkecie I są w cenie dużo, dużo niższej, niżeli cena yy, tutaj jak możecie sobie zauważyć, yy, Buy Orderu czy sell orderu. Jednakowo, haczyk na demarkecie polega na tym, że mają one 7-dniowego trademana. I jeżeli chcecie obstawiać, że te naklejki mają normalną cenę, która nie została podbita przez żadne sztuczne zawyżanie, wtedy możecie kupować te naklejki. Jeżeli za to zakładacie, że cena została sztucznie podbita, no to po prostu nie. I w moim zdaniem, gdyby cena była sztucznie podbijana, w sensie, ja nie mówię, że nie jest, nie mówię tak, tylko gdyby była sztucznie podbijana, ja zazwyczaj pamiętam, że dużo osób powinno te naklejki mieć kupowane tu. Po prostu. Bardzo dużo osób. I dla tych ludzi sprzedawanie tych naklejek po tej cenie byłoby, no tak naprawdę, mega, mega korzystne. Więc, dlaczego te naklejki nie są nagle kwikselowane na potęgę? Tego nie wiem. Nie jestem w stanie w ogóle tego wyjaśnić. Z drugiej zaś strony, jeżeli nagle ktoś się obudzi i powie: Ej, bo ta naklejka jest trochę droga i trzeba ją posprzedawać, znowu będziemy mieli zaniżoną tą cenę, nie? I znowu ona wróci do poprzedniego poziomu. Analizując więcej naklejek z Londynu 2018, powiem tak. Takie wyskoki są. Są one częste i nie spadają te ceny, i właśnie to jest cały problem. Więc ja powiem tylko tyle: ryzyko jest gigantyczne, żeby się w to bawić, ale cena też jest całkiem zachęcająca. Znając y, przeszłe wydarzenia, zaufałbym tej cenie. Aczkolwiek, podchodząc do tego wszystkiego tak z chłodną głową, że może rzeczywiście być to jakieś sztuczne zawyżanie, które skończy się krachem, wolałbym tu się nie, nie, nie pakować. Także mój statement jest strasznie niejasny, doskonale sobie z tego zdaję sprawę, bo wydaje mi się, że danie tu jednoznacznego. O sądu, który może nie być po prostu zgodny z prawdą, jest szkodliwe, nie? No, wolałbym, żebyście sami to rozkminili, niżeli żebym ja swoją opinię dawał, aczkolwiek na pewno ryzykownym byłoby kupowanie ich, jak i też możliwe, że mocno dochodowym. Więc tutaj po prostu zachęcam Was do przemyślenia tego po swojemu. Trzymajcie się, na razie.